Cześć, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale i już teraz zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, bo po co czekać do końca, jak przecież mój kanał jest taki fajny i cudowny. Oczywiście żartuję. Znaczy nie żartuję, subskrybujcie mój kanał, ale żartuję, że jest taki świetny. Może być. Ale dobra, wracając do tematu sytuacji, przychodzę do Was z pudełeczkiem Glossy Box. Tym razem z przesyłką nie było żadnego problemu. Jedyne co to poczta moja zawiniła, ponieważ mieli problem z systemem i wszystkie paczki, które do nich doszły, zostały odesłane. Ale później do mnie doszła ta paczuszka i tym razem jednak jest wszystko ok. Ale niestety wiem, że inni klienci nie dostaną tego pudełka, tylko dostaną jakieś random rzeczy, które są w środku. Także nie wiem, czy pomogło to, że się z nimi wykłóciłam w tamtym miesiącu i dali moje imię na czarną listę, że ta osoba musi dostać, bo już po prostu za bardzo szaleje, czy nie wiem, ale w każdym razie się cieszę. Rozpakowałam to z głównego czarnego pudełka i mamy srebrne pudełko. Srebrne. Co ja dzisiaj mówię, słuchajcie, przed chwilą kręciłam vloga i nie mogłam książki opisu dobrze przeczytać. Różowe, standardowe pudełko. Co mnie trochę martwi, to pudełko się wydaje tak lekkie, jakby tam nic nie było. Tylko te wiórki. Takie są moje pudełka, jak już wszystko wypakuję. Także troszeczkę się denerwuję. Ale co? Jak się okaże, że jakieś rzeczy nie ma, to będzie trochę w topa. Zobaczcie, jak tego jest mało w środku. No dobra, zobaczę, otwieram, ale powiem Wam, troszeczkę się boję. Naprawdę się boję. Tego, chyba się po prostu, aha, już wiem, o co chodzi. Chyba się tak spieszyli, że nie dali mi tych wiórek. Nie ma w środku wiórek, ale ha z wiórkami, że, za przeproszenie, ważne, że mam produkty. I mamy tutaj folijkę. Jak widzicie, folia zazwyczaj jest jasna, a ta jest fajna, bo ta edycja Glossy Box nazywa się Around the World. Także fajnie, mamy tutaj Big Bena, tutaj mamy jakiś zegar, tutaj palmy, także bardzo fajnie. Papier akurat mi się mega, mega podoba. Hello! Także otwieramy, żeby zobaczyć, co jest w środku. Otwieramy. Tutaj mamy już ulotkę, jak zawsze. I będziemy mogli zobaczyć, co mamy w środku. Jesteście gotowi? Pierwszą rzeczą, która mi się wrzuca tutaj na oczy, jest to płatki pod oczy z firmy Natura. Miałam kiedyś chyba z niej maski, ale nie miałam nigdy pod oczy. I jest to, słuchajcie, ziemniak z parsleyem. Jak się parsley mówi po polsku? Ja nawet patrzę na obrazek i nie wiem, co to jest. No wiecie, napiszcie mi pod spodem, jak jest parsley. W każdym razie ma nam to pomóc w usuwaniu czarnych, ciemnych tutaj tych zakul. Także ogólnie bardzo fajny produkt. Bardzo mnie cieszy. Jest to produkt pełnowymiarowy i kosztuje aż 5 funtów 95. Także jestem go bardzo ciekawa. Ja często mam tutaj zakola, także fajnie, fajnie, fajnie. Mega mi się podoba pierwszy produkt. Drugi produkt, jaki tutaj widzę, to jest, nie wiem co, full size, słuchajcie, full size triple cosmetic i jest to produkt dwa w jednym, produkt do ust, jest to z witaminą E, które ma nam powiększyć i nawilżyć nasze usta. Pigmentowana formuła daje nam dodatkowo takiego delikatnego koloru. I niby nasze usta są słodkie po tym. I cena tego to jest 11,31. Powiem Wam, że... Popatrzcie, zaraz Wam coś pokażę. Ja to dopiero otworzyłam, tak? A zobaczcie w środku. Widzicie to? Jest troszeczkę jakby... No ale dobra. Udajmy, że tego nie widać. Zobaczmy. Ogólnie nie lubię takiego koloru. Może przy bardziej opalonej twarzy, ale on mi nie pasuje w ogóle. A jaki tu mam w ogóle? Także, no powiem Wam średnio. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że ona taka przyszła prawie że łamana. Nawet nie wiem, jak to teraz... Faktycznie usta są miękkie i fajne. No ale zobaczcie, nie patrzcie na to. Mi ten kolor nie. Chociaż... Nie, nie, chyba nie. Może jak się pomaluje, nie wiem. Albo jak nie będę miała tego, bo mnie denerwuje. Dobra, czyli ten produkt taki nie za fajny, szczerze mówiąc. Kolejne, widzę, mam tu Las Plage Cosmetics. Jest to zestaw pędzli, widzę, do cieni. Jest to produkt z USA, bo to niby jest pudełko światowe. I zestaw tych pędzli, słuchajcie, dwa pędzle tutaj są, kosztuje 15 funtów. 15 funtów za dwa pędzle z Hollywood. Są to syntetyczne. Boże, co ja gadam, pisze setting, a ja syntetyczne. Ja dzisiaj mam jakąś masakrę. No, pędzel jak pędzel, taki o. I drugi.
do brwi, bym powiedziała, taki, wiecie, kolor. Nie wydają się, mimo ceny 15 funtów, powiem Wam, taka średnia jakoś moim zdaniem, ale pędzle zawsze mi się przydają, ale za 15 funtów coś czuję, żebym ich nie kupiła. Także to Around the World, to powiem Wam takie, no. Dobra, ostatnią rzecz, która jest najlepsza, zostawię na koniec, już to widzę. Następnym produktem jest Eye Gloss. Co to jest? Poczekajcie. Następnym produktem jest produkt The Eye Gloss. Może Wy zobaczycie pierwsi, zanim ja Wam przeczytam, co to jest. No nie mam pojęcia, co to jest. Nie umiem w ogóle tej firmy wypowiedzieć, bo to jest Treina jakoś. Has to offer the road. Ok, to jest naturalny kolor, który dodajemy do naszych, na nasze oczy i ponoć daje nam taką delikatną poświatę jakby. Ja nie wiem, jak to zrobić, słuchajcie, bo zobaczcie, ja tutaj wciskam to. Oho, robi się coś, nie wiem, czy to będziecie, widzicie kolor? Ale z tego nic nie wychodzi. I dlatego trzeba kręcić. No i faktycznie, powiem Wam, się tak bardzo delikatnie się to świeci. O, tutaj widać bardziej. Ma ładny zapach, ale to nie wiem, co to w ogóle ma zrobić. Słuchajcie, ja sobie w ogóle może tego na YouTubie poszukam, co z tym dziewczyny robią. I to jest cena tego 14,68. Kolejny produkt, który jest taki troszeczkę... no taki trochę, no nie fajny. Po co mi to jest takie naprawdę... Nie wiem, czy mam to samo dawać na oko, czy mam z czymś to robić teraz. O, zobaczcie, teraz tego wyszło. Teraz nie wiem, a najgorsze jest to, że ja tego nie mogę teraz zamknąć. Nie wiem, powiem Wam, średnia mi się podoba. No i ostatnia rzecz, która jest warta 18 funtów, jest to produkt z Huda Beauty i jest to eyeliner, podwójny eyeliner. Extreme Black i on, ja Wam go otworzę. On z jednej strony ma, ja wiem, że teraz się ogólnie nie maluje, ale znowu się zacznę więcej malować, także eyeliner akurat mi się przyda, szczególnie, że on jest Huda Beauty. Zobaczcie, on jest taki większy. I z jednej strony ma taki pędzelek. Bardzo fajny, ognisty, czarny. A z drugiej jest bardziej taki pisakowaty. Zobaczcie, to jest taka różnica. Widzicie? Także z tego produktu jestem bardzo zadowolona, bo tak jak mówię, pomimo tego, że teraz się nie maluję, to zamierzam się znowu zacząć malować. Także ogólnie mi się może przydać. Co do tego koloru na ustach, troszeczkę się do niego teraz przyzwyczajam, tak jak patrzę do Was w kamerze. Także może to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia, może kwestia wyjścia ze swojego comfort zone i spróbowania czegoś innego. Także ogólnie patrząc na to pudełko, no to wiadomo, najbardziej podoba mi się Huda Beauty, który wiedzieliśmy, że będzie, bo był w sneak peeku w tamtym miesiącu. Kolejna rzecz, która mi się podoba, to jest płatki pod oczy. Najgorsza rzecz z tego pudełka, bym powiedziała, że to jest, no kurczę, no nie wiem, chyba ta szminka jednak, bo to jednak nie jest mój kolor, chyba że się zastanowię. Albo jak nie szminka, to coś na powieki oczu. Także ogólnie powiem Wam, to pudełko nie jest za ciekawe. Według mnie Huda buty i te płatki w sumie uratowały całe pudełko. Wiadomo, cenowo jak cenowo i tak się opłacało, te pudełka się zawsze będzie opłacać, bo zawsze nam się ten koszt zwróci, zawsze chociaż ten jeden produkt nam się spodoba. Ja ogólnie lubię sam motyw zaskoczenia tego, że nie wiem, co będzie w tym pudełku, ale jakoś pozytywnie mnie to pudełko nie zaskoczyło. Zresztą chyba widzicie, ci, co oglądają mnie już dłużej, znają to, jak ja reaguję na różne rzeczy, jak ja się potrafię cieszyć, jak mnie coś zaskoczy albo coś mi się spodoba. Także niestety to jest bardziej takie pudełko, jest rozczarowujące i myślę, że dałabym mu tylko 5 na 10, jeżeli chodzi o ten miesiąc. Jedno z gorszych pudełek, moim skromnym zdaniem. Ale przynajmniej przyszło na czas i chociaż mam te rzeczy, które, wiecie, powinnam mieć. W środku też jest voucher na 50 funtów, gdzie możemy sobie kupić taniej wino. Tam, nie wiem, dam rodziców Andrę, może im się przyda. I co? I będę się z Wami żegnać. Słuchajcie, o Jezu, tego się nie da zmyć nawet. Zobaczcie. Warto. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo Was proszę, zróbcie to bardzo teraz, to zróbcie to teraz, bo sprawicie mi mega, 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 mega radość. Ja będę zadowolona, a Wy czasem zobaczycie jakąś wariatkę na ekranie, słuchajcie, do
do pośmiania się ze mnie. Nie, ja się nie obrażam, możecie się ze mnie śmiać. Także pamiętajcie, subskrybujcie kanał, wpadajcie do mnie, a ja wpadnę do Was. Także buziaki, pa pa wszystkim, miłego dnia.